Przez ostatnie 6 miesięcy Chromebook Plus był moim jedynym laptopem. No i dzisiaj podsumowanie, wnioski, 10 pozytywów, tak, Bo to dobra maszyna, maszyna, która sprawiła mi dużo radości. Przepływ plików w ekosystemie Google. Jak się domyślacie, Chromebook bardzo mocno siedzi w ekosystemie Google'owym. W związku z tym wszystkie pliki, które gdzieś tam przechodziły sobie przez Google Drive'a i tak dalej, bardzo to dobrze sobie działało. Bezbolesna aktualizacja, która odbywała się w tle. Co więcej, deklaracja producenta, że system będzie aktualizowany na długie lata. Ten konkretny model będzie miał aktualizację, aż do czerwca roku 2032, czyli przez najbliższe 8 lat ten system będzie wspierany przez Google. To jest naprawdę bardzo duży atut. Ten system jest naprawdę bardzo szybki. To znaczy Chromebook plus, którego używam, jak na Chromebooka był Urządzeniem o wypasionych parametrach, bo to Ryzen 7, 8 giga ramu. Natomiast, jak słyszycie, no to nie są jakieś mega parametry, gdybyśmy mówili o maszynie Windowsowej, a jednocześnie naprawdę chodziło to jak błyskawica. Po prostu system operacyjny Chrome jest bardzo dobrze zoptymalizowany i bardzo stabilnie i szybko działa. Pasowało mi łatwe wejście do aplikacji Linuxowych, dlatego że Poza standardowymi aplikacjami na Chromie oraz poza dostępem do aplikacji Androidowych, tutaj jest też możliwość wgrywania aplikacji Linuxowych i używania na tym systemie. I ja korzystałem tutaj czy z Audacity, czy z jakichś innych aplikacji, które, których potrzebowałem. Lubię urządzenia z ekranami dotykowymi i właśnie ten mój Acer Spin. 514 ma ekran dotykowy. Jeśli chodzi o przewijanie, o zaznaczanie, prawda, to, to bardzo cenne. Też miałem do niego rysik, ale yy, dla mnie to szczególnie cenne było dotykanie ekranu w prezentacji, pokazywania PDF-ów, niż używania rysika, ale tak, dotykowy ekran zdecydowanie na plus. Współpraca z telefonem Androidowym. Tak, testowałem, jak działa ekosystem, czyli do chrombuka podłączyłem też. Telefon z Androidem i to faktycznie odblokowanie ekranu, przynoszenie zdjęć, używanie telefonu jako tego takiego skanera do, do plików, fajnie to sobie wszystko działało. Czas pracy baterii, Ta bateria jest bardzo wydajna, może nie tyle bateria, co system w sposób zupełnie spokojny, takich prac biurowych na cały dzień pracy na jednym doładowaniu to urządzenie było w stanie działać. Aplikacje androidowe, no, tutaj poza. Tym bazowym zestawem aplikacji chromowych mamy poprzez sklep Google'owy dostęp do praktycznie wszystkich aplikacji Androidowych. Niektóre są mniej, niektóre są bardziej zoptymalizowane do chroma, ale da się instalować, da się używać. To też mi pasowało, to też na duży plus tego urządzenia. Relacja jakości do ceny. Można powiedzieć, no to jest urządzenie, które katalogowo kosztuje chyba około 3000 zł, więc można powiedzieć, że no nie jest to tani laptop. Natomiast moim zdaniem to w jaki sposób on działa, jak szybko i na jak długo wytrzymuje każdego dnia, to wydaje mi się, że kupno Chromebooka do pracy biznesowej to jest dobra relacja jakości do ceny. Cyberbezpieczeństwo to jest to, z czego Chromebooki słyną. Dlatego, że poza regularnymi aktualizacjami systemu operacyjnego i aktualizacjami na wiele lat, no to też specjalny, dedykowany chip, który tutaj odpowiada za kontrolowanie tego, co się dzieje w tym komputerze, sprawia wrażenie, i tak też mówią specjaliści, że Chromebook jest dobrym wyjściem dla osób, które cenią sobie bezproblemowe cyberbezpieczeństwo. Podałem Wam 10 powodów, które. Sprawiły, że ten chrombóg mi pasował. Co mi takiego nie pasowało? Co w moim przypadku sprawiło, że ta maszyna nie była dla mnie idealna? Rozmiar i ciężar. No, nie jest to urządzenie ani większe, ani cięższe od normalnego laptopa, natomiast w moim przypadku pracy mobilnej, często w ruchu. Ja jednak wolę rozwiązania oparte o tablety, o iPady, ale to już zupełnie specyficzna moja potrzeba. No, większość z Was prawdopodobnie używa laptopów, no i laptop chromebookowy jest nie mniejszy, nie większy niż każdy inny laptop, ale w moim specyficznym przypadku ciężar i rozmiar tego urządzenia był na minus. Kolory wyświetlacza. Ten wyświetlacz jest wystarczająco jasny, da się na nim pracować, natomiast ja jestem trochę pozytywnie zepsuty ekosystemem jabłuszkowym. No jednak, w porównaniu z ekranami, czy Macbooków, czy iPadów, to jednak odzwierciedlanie kolorów, jakość tego wyświetlacza pozostawia wiele do życzenia. Współpraca z płytami DVD, czy odtwarzanie filmów DVD. To wśród użytkowników chrombuka jest znana sprawa. To jest tak, że czasami to działa, potem nie działa, teraz znowu nie działa. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chciałbym oglądać z mojej kolekcji filmów DVD, filmy tutaj, właśnie na tym chrombuku, to ogólnie rzecz biorąc jest to niemożliwe. To znaczy, jeżeli mam kolekcję filmów, z MacGyverem i przez zewnętrzny czytnik DVD taką płytę umieszczam. System widzi, że tam jest płyta, natomiast tutaj nie ma wsparcia, nie ma kodeków, nie ma możliwości tak naprawdę porządnego zainstalowania aplikacji, która pozwoli na odtwarzanie filmów, co w moim przypadku jakieś tam znaczenie miało. Nie pasowało mi to, jak na tym urządzeniu edytuje się filmy. To znaczy działa tutaj LumaFusion, wspaniała. Aplikacja do edycji, i tak długo jak montowałem filmy Full HD, czyli 1080p, to wszystko działało dobrze. Natomiast przejście na 4K też było bardzo niestabilne. Ktoś może powiedzieć, no ale chłopie, czegoż oczekujesz od urządzenia, które ma 8 GB pamięci operacyjnej? No. Trudno powiedzieć, czego mógłbym od niego oczekiwać, ale montując firmy 4K na moim iPadzie mini, który ma 4 GB RAMu, dzieje się to bezproblemowo także tutaj mi nie pasowało to, jak stabilnie, czy jak raczej niestabilnie montowało się filmy 4K. Nie pasowało mi używanie rysika, ale znowu to trudno winić tutaj twórców systemu operacyjnego, po prostu laptop, który jest dwa w jednym, czyli który można złożyć jako taki mega tablet i pisać po tym ekranie, to no jest to po prostu niewygodne. To ewidentnie nie jest urządzenie, które służy do notatek. Dostęp do portalu administracyjnego, zarządzanie tym urządzeniem na profilu biznesowym, nie do końca mi pasowało. To znaczy, w pierwszym momencie po zakupieniu tego urządzenia dostałem bezpłatny dostęp do tego portalu, szukałem tam różnych funkcji, które można było udostępnić. Potem ten dostęp utraciłem, musiałem jakąś licencję opłacić i tak dalej. Powiem Wam, że praca tutaj na koncie biznesowym, nie będąc w organizacji, która cała jest gdzieś tam w chrombukach i płaci te licencje chrombukowe, to, to dla mnie to jednak trochę haczyło. No, głośnik, moim zdaniem, w tym urządzeniu jest bardzo słaby. To znaczy ja przez ten cały półroczny okres pracy z Chromebookiem miałem tutaj w biurze po prostu podpięty zewnętrzny głośnik, ponieważ mimo, że nie jestem jakimś melomanem o wrażliwym słuchu, nie byłem w stanie znieść tej kiepskiej jakości tego głośniczka. On się nadaje do jakichś konferencji, wideo i tak dalej, ale jeśli chodzi o oglądanie jakichś materiałów edukacyjnych, filmów na YouTubie, to, to moim zdaniem ten głośniczek tutaj był czymś, co mi nie pasowało. Kamerka, która... Jest kamerką Full HD 1080, więc można powiedzieć, wystarczająco dobra jak na wideokonferencję. Jednak jakość tej kamerki, odzorowanie kolorów, no, wielu ludzi, którzy miało ze mną konferencję, czy na Micie, na Zoomie, czy na Teamsach, zwracało uwagę na to, że jednak te wideokonferencje, których używałem na iPadzie były dużo lepszej jakości niż tutaj na tej kamerze I znowu można powiedzieć, no to mi nie pasowało z tym konkretnym Chromebookiem. No przecież to jest kwestia bardziej pewno hardware'u niż systemu operacyjnego. Natomiast no tak, takie, takie było moje doświadczenie z tym urządzeniem do mojej pracy na wideokonferencjach. Poza Chromebookiem miałem drugie urządzenie, czyli iPada Mini. I powiem Wam, że współpraca tych dwóch urządzeń jak po grudzie. Zresztą czym do przewidzenia, prawda? Nikt nigdy nie deklarował, ani ze strony Google, że chromebook będzie sobie łatwo pracował z iPadem, ani nikt po stronie Apple nie deklarował, że iPady pracują z chromebookami. I potwierdzam, kiepsko sobie razem, jeśli chodzi o synchronizację, przenoszenie, dostęp do plików to tak naprawdę jest to wyzwanie. Wchodząc w Chromebooka, wchodzi się na dobre i na złe w ekosystem Google, czyli firmy, której głównym biznesem są dane, jest marketing, jest w jakiś tam sposób tradowanie naszymi danymi. Więc gdzieś tam cały czas w tle pozostaje to uwierające poczucie możliwości bycia inwigilowanym przez firmę Google. To też gdzieś jest jakiś ten argument, który mi został w głowie, jeśli chodzi o to, co mnie gdzieś... Uwierało, co mi nie pasowało w tej półrocznej pracy z Chromebookiem. Dla kogo jest to urządzenie? Dla kogo jest Chromebook? Ten konkretny Spin 514, czy każdy inny z tej serii Chromebook Plus? No przede wszystkim dla osób indywidualnych, które siedzą po uszy w ekosystemie Google. A. To znaczy, jeżeli twoim głównym systemem mailowym jest Gmail, jeżeli twoją przeglądarką jest Chrome, no to nie ma żadnego powodu, żebyś nie wszedł po prostu w Chromebooka, że o Chromebooka jako twojej głównej maszyny. Będziesz miał aplikacje, których tak używasz, jednocześnie bardzo ładnie wpisane w system operacyjny, który jest stworzony przez producenta tych aplikacji, których na co dzień używasz. Druga grupa użytkowników no to po prostu ludzie pracujący w organizacjach, które są w ekosystemie Google i które wyposażają osoby w Chromebooki. No ale to w tym momencie to nawet nie jest rekomendacja, tylko wtedy nie masz wyjścia, prawda? Mam takiego znajomego, który pracuje w organizacji, gdzie oni po prostu pracują na Chromebookach i to w naturalny sposób są użytkownicy, którzy jak najwięcej wydobywają i z Chromebooka, i ze współpracy kilku Chromebooków po prostu w sieci, w danej, w danej sieci, w danej organizacji. Myślę, że inną grupą osób, którym bym polecił chrombuki, to są tacy, którzy pozostają bez opieki IT. Czyli osoby, które albo się nie interesują cyberbezpieczeństwem, albo są osobami starszymi, albo osobami, które po prostu chcą mieć święty spokój, żeby ktoś za nich ogarnął cyberbezpieczeństwo, natomiast bez potrzeby jakiegoś szczególnego wnikania w to, jak to działa. Mi się wydaje, że dla takich osób Chrombuk to jest dobre rozwiązanie. Bo tutaj wystarczy po prostu, że będziesz mieć maszynę, która jest w tym okresie automatycznych update'ów, jak na przykład ta maszyna, która przez najbliższe 8 lat jeszcze będzie w tym trybie i masz po prostu święty spokój, jeśli chodzi o zagrożenia w świecie cybernetycznym. Dla kogo nie są chrombuki? Dla kogo nie są Chromebooki jako główne narzędzia pracy? No, oczywiście dla osób, które w dużej części stoją w ekosystemie jabłuszkowym. No bo w momencie, gdy masz iPhone'a, gdy masz iPad'a i tutaj jako laptopa będziesz używał Chromebook'a, no to rzecz jasna na tym styku będzie to, będzie to haczyć. Nie wydobędziesz z ekosystemu jabłuszkowego tyle, ile mogłabyś wydobyć, jeżeli będziesz w sposób spójny używać iPhone'a z iPad'em, z MacBook'iem. No to jest dość oczywiste, ale, ale, warto, ale warto o tym powiedzieć. Mówię o tym z pierwszej ręki, no bo jestem osobą, która też dość mocno siedzi w ekosystemie jabłuszkowym. Użytkownicy systemu Microsoft, czyli osoby, które są użytkownikami i aplikacji, i chmury Microsoftowej. Myślę, że lepiej, żeby poprzestali na laptopach Windowsowych, niż próbowali tutaj godzić i żenić ekosystem Google'owy z chmurą Microsoftową. Działa to, są aplikacje, można mieć dostęp, ale oczywiście nie jest to tak bezproblemowe jak w przypadku laptopa Windowsowego. Także mając ekosystem Microsoftu, radzę po prostu trzymaj się laptopa Windowsowego. Mając ekosystem Google'owy, trzymaj się laptopa Google'owego. Tak, tak można by to powiedzieć. I też osobom, którym odradzam sięganie po... Chromebooka Plus jako głównego narzędzia, to są ci, którzy pracują z multimediami. Czy jeżeli montujesz dźwięk, czy montujesz wideo, no, to nie jest linia produktów, która jest gotowa do skurzenia tego typu y, osobom. No czas na refleksję, tak? Sześć miesięcy z Chromebookiem Plus. Maszyną dobrą, solidną, w dobrej relacji jakości do ceny. Ona w tej chwili już pójdzie do nowego właściciela. Ja wracam do ekosystemu jabłuszkowego też dość specyficzny sposób, dlatego że ja jestem człowiekiem, który, który idzie w tej chwili z kolei w stronę testowania rozwiązania iPad Only. Natomiast ci z Was, którzy mnie znają, powiedzą, że to nic nowego dla mnie, bo w przeszłości działałem i z Linuxem, i z Windowsami i tak dalej. Po prostu jestem osobą, która lubi gdzieś sobie wędrować po różnych rozwiązaniach i patrzeć, co się ciekawego wydarzyło w świecie IT. Jest to możliwe dlatego, że w mojej pracy ja nie mam specjalistycznych aplikacji, które muszę instalować, w związku z tym jestem agnostykiem systemów operacyjnych, mogę sobie pozwolić na tego typu wędrówki. Także na pytanie jednego z Was, czy, skoro się pozbywasz Bernardzie, tego chrąbuka po pół roku, to znaczy, że on jest B, że on się nie nadaje? Nie, on po prostu pozwolił mi się e, dać, poużywać, poznałem go, Stwierdziłem, że z całą pewnością nie jest to system, który będzie moim głównym systemem na lata. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, są grupy użytkowników, którym szczerze i od serca bym rekomendował, żeby sięgnęli po chrombułki, bo to jest ich kierunek, ale są też grupy użytkowników, którym radziłbym, żeby się od tej maszyny, czy mali z daleka, bo po prostu będą mieć więcej wyznań, wyzwań niż z innymi systemami operacyjnymi, z innymi maszynami. Podzielcie się Waszymi opiniami, doświadczeniami z Chromebookiem, z Chromebookiem Plus, jakie są Wasze refleksje, jakie Waszym zdaniem są przewagi tego rozwiązania, czyli Chromebooka nad rozwiązaniami Microsoftu, czy Apple'a, czy jakichś jeszcze też innych rozwiązań. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was przydatny. Dziękuję za uwagę i pogodnie pozdrawiam.